Witajcie w trzeciej części tutoriala do programu FMOD. Dziś dodam ostatnie sample do naszego morskiego ambientu wliczając tło, jakim będzie szum morza. Dodam też kilka dodatkowych efektów, tak, by urozmaicić naszą lokację oraz by zademonstrować kilka innych możliwości wykorzystania modułów, ale wszystko po kolei. Zatem dodajmy nowy ślad i zaimportujmy dźwięk szumu morza. To pomoże nam określić długość ambientu, aby potem móc dodać kolejne krótkie dźwięki. Jak widać, mamy sporo wolnego miejsca w dalszej części, stąd możemy skopiować nasze mewy na dalszą część objętu. W poprzednim odcinku zademonstrowałem, jak zrobić, by moduły odtwarzały się losowo, zatem nie musimy się martwić, że nasze ptactwo będzie nadmiernie hałasować. Niemniej warto pamiętać o tym, że czasem mniej znaczy więcej. Jeśli w następnych etapach dodamy zbyt dużo dźwięków, nasz ambient zacznie być przytłaczający, głośny. To może zmęczyć graczy, więc warto zachować umiar i zdrowy rozsądek. Po dodaniu szumu morza musimy zapętlić nasz ambient, w przeciwnym razie tracker zatrzyma się w miejscu skąd odtworzyliśmy naszą sesję. Aby zapętlić nasz ambient klikamy prawym przyciskiem myszy na czarny pasek pomiędzy śladami a linią czasu i klikamy Add Loop Region. W ten sposób możemy zaznaczyć jak długi ma być nasz ambient i gdzie konkretnie ma się zapętlić. Teraz dodajmy kilka dodatkowych sampli. Dodajmy przelatujący samolot. I Ponieważ powoli psuje się nam pogoda, dodam też buczącą latarnię morską oraz ciche grzmoty, które słychać w oddali. W przypadku burzy pokażę jak wykorzystać moduł Multi Instrument. Tutaj ponownie możemy zaznaczyć nasze sample w Aureobin lub stworzyć Multi Instrument klikając prawym przyciskiem myszy na ślad. Możemy zobaczyć, że nasz moduł pokazuje cztery osobne ślady. Teraz pobawmy się z prawdopodobieństwem. Możemy określić zarówno z jakim prawdopodobieństwem będzie odtwarzać się nasz moduł, co i osobny sample. Dzięki temu możemy zarówno kontrolować to, z jaką częstotliwością będzie grzmieć, oraz to, z jaką częstotliwością ma się włączyć poszczególny grzmot. Możemy też kontrolować głośność każdego sampla w module. Możliwości jest mnóstwo, a wyobraźnię zostawiam Wam. I to tyle na dzisiaj. W następnej części zademonstruję, jak wykończyć naszą lokację, dodając pogłos, panoramę i inne efekty. Do usłyszenia!